Witamy Państwa serdecznie w 10. już odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Grzegorz Świk. Tomasz Szczepański. Tomku, koniec roku, pora na pewne podsumowania, pewne całościowe analizy. Myślę, że możemy zacząć od pewnych analiz i pewnych ocen tego, co się przez ten rok, rok wojny, rok konfliktu na Ukrainie działo także z polskim środowiskiem narodowym, bo pewnie podsumowanie samej wojny i samego konfliktu będzie tematem oddzielnego odcinka, nagranego już w przyszłym roku. A w rozmowach ze mną często używasz takich dwóch terminów dotyczących ostatnimi czasy, dwóch terminów dotyczących naszego środowiska narodowego, konserwatywnego, jeśli chodzi o pewne zjawiska światopoglądowe i pewne zjawiska personalne, mianowicie korwinoza i jaszczuryzacja polskiego środowiska narodowego w odniesieniu oczywiście do popularności pewnych polityków i osób publicznych. Czy mógłbyś rozwinąć, co rozumiesz przez korwinozę i przez jaszczuryzację polskiego środowiska narodowego i konserwatywnego? Te zjawiska występują obok siebie, dotyczą środowiska narodowego, chociaż nie pokrywają się ze sobą całkiem. W wypadku korwinozy, czyli wpływów ideologii wygłoszonej przez Janusza Korwina-Mikke, będącej takim swoistym wariantem libertarianizmu w gruncie rzeczy, a nawet nie jest to klasyczny liberalizm, to dotyczy ona głównego nurtu środowisk narodowych, tego mianowicie, który ma swoją reprezentację sejmową, który przez fakt posiadania reprezentacji sejmowej stał się tym nurtem, który jest widoczny na arenie publicznej, który jest no, siłą rzeczy punktem odniesienia dla zwolenników, przeciwników, po prostu obserwatorów dla wszystkich. To jest zjawisko interesujące, gdyż na wejściu, to znaczy w momencie, gdy te siły się jednoczyły jako jedna lista wyborcza, te różnice między środowiskami, one były silniejsze. Jeżeli Państwo pamiętacie coś takiego jak Niezbędnik Narodowca, taki zbiór tekstów programowych Ruchu Narodowego, to tam nie ma takiego przepływu liberalnego bardzo mocno. Teraz natomiast środowiska narodowe są, jeżeli chodzi o myślenie ekonomiczne, tutaj mówimy o Konfederacji, to środowiska sejmowe narodowe, tak? Środowiska Konfederacji, są zdominowane przez taką czy inną formę bardzo radykalnego liberalizmu lub libertarianizmu ekonomicznego. I można to określić od głównego patrona, może głównego, najbardziej znanego patrona tych idei, Janusza Korwina-Mikke, który był szermierzem tych idei jeszcze w PRL-u. Aczkolwiek problem nie polega wcale na osobie. Wymieniony przeze mnie lider z racji czysto biologicznych będzie usuwał się w cień. No już zaczął to robić, tak. De facto, oddając władzę przynajmniej formalnie doktorowi Mentzenowi. Tak, autorowi broszury jak unikać podatków, tak, we własnym państwie. I to jest zjawisko, które wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Oczywiście w krótkiej audycji my tu całego wyjaśnienia nie damy, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, Ruch Narodowy tworzył się w środowisku ludzi często młodych i dość powierzchownie oczytanych, tak bym to określił. I tradycja ekonomiczna Ruchu Narodowego, która była także tradycją wspólnotową, mówię tu na przykład o Piaseckim chociażby, czy o Enerze, jakoś tych ludzi czy minęła bokiem, czy może to była kwestia niezrozumienia tego, że nacjonalizm jest ideą wspólnotową, a przynajmniej zrozumienia na takim poziomie również gospodarczym. I może również dlatego, że człowiek młody z natury rzeczy jest radykalny, co jest raczej dobrą rzeczą i zrozumiałą, i jakby wynikającą może nawet z biologii. Mówię może, bo na biologii się nie znam. Ale też radykalizm oznacza to, że szuka się czasami prostych rozwiązań.
niekoniecznie słusznych, które mogą być skomplikowane, ale prostych. No a Korwin oczywiście w pewnych sprawach te proste rozwiązania daje. Jakie one są, wszyscy wiemy, tu nie ma co się nad tym rozwodzić, ale one mają tę zaletę, że one są proste i też trafiają do radykalnie nastawionych młodych ludzi. To jest w gruncie rzeczy coś bardzo sprzecznego, ja to już mówiłem zresztą kiedyś dawno temu w innej audycji, bardzo sprzecznego z samą zasadą myślenia w kategoriach narodowych, ponieważ naród jest pewną wspólnotą i nie można narodu widzieć jako zbiór jednostek w jednym czasie, w jednej przestrzeni, ponieważ no, to oznacza, że nie ma wspólnoty, tak? Albo jest ona tylko akcydentalna, przypadkowa, spajana jakąś sytuacją, jakimś impulsem. Natomiast naród jest jednakowoż czymś innym. Naród jest tworem, który jest tworem organicznym, wyrósł z historii i nie można traktować narodu wyłącznie jako zbiór przedsiębiorców, zbiór jednostek gospodarujących, dla których najistotniejszą rzeczą jest to, żeby podatki były niskie i prawo jasne i przejrzyste. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko niskim podatkom i jasnemu i przejrzystemu prawu, przeciwnie, ale to nie jest aksjomatem. Nie może być aksjomatem. Także dlatego, że jeżeli polityką będzie rządziła wyłącznie logika takiej ekonomii, nawet nie ekonomii w kategorii państwa, ale ekonomii w kategorii przedsiębiorstwa, to wówczas ryzykujemy, że zostaniemy tym, kto był opisany przez Lenina jako ten, kto sprzeda sznurek człowiekowi chcącemu go powiesić. Przypominam, że Lenin powiedział o kapitalistach, że oni sprzedadzą nawet sznurek, na którym potem zostaną przez komunistów powieszeni. Muszą być, jeżeli mówimy o myśleniu w kategoriach narodu, muszą być rzeczy jasno wyłączone spod dogmatu wolnego rynku. To jest oczywiste i bezdyskusyjne, przy czym te rzeczy nie zawsze są w tym samym państwie tym samym. W każdym państwie tym samym. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych można sobie pozwolić na nieistnienie państwowej polityki historycznej, ponieważ doskonale robi Hollywood i lobby, które jest spojone z państwem tysiącznymi nićmi. Przynajmniej do niedawna to robiło. I nawet jeżeli jest sytuacja taka, że znalazłoby się ono w rękach wrogów Ameryki. Rzeczywiście, no, jak patrzy się na te ostatnie produkcje, na przykład westernowe, to widać wyraźnie, że jest tam jasne dążenie do zaprzeczenia temu, co tworzyło ideały USA. To jednak znajdują się siły, które będą w kulturze wrzucały inne tematy z podobną do Hollywood siłą. Prawda? Jacyś tam kaznodzieje telewizyjni, którzy mają dziesiątki milionów zwolenników, ale zwolenników takich, którzy wpłacają pieniądze. Także nie ma, jest lewacka jedna stacja telewizyjna i jest powiedzmy prawicowa Fox News, tak? Na obie znajdą się pieniądze, na obie znajdą się tam zasoby, ponieważ Stany Zjednoczone są społeczeństwem, które no, nigdy nie zaznało obcej okupacji, w związku z czym jego obywatele prawicowi, lewicowi, centrowi mają zasoby. My tych zasobów nie mamy z uwagi na powszechnie znaną naszym widzom historię Polski ostatnich 2,5 stuleci. I my pewnych rzeczy nie zastąpimy inaczej niż przez państwo. Dlatego na przykład Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na to, że nie ma instytucji państwowej kierującej ich polityką historyczną, a my sobie nie możemy na to pozwolić, co zresztą już lata temu zauważył profesor Zybertowicz, mówiąc o tym, że nie ma polskiej maszyny bezpieczeństwa narracyjnego, jak on to nazywa. I tak dalej, bo tych przykładów można by tutaj mnożyć bardzo dużo. Tylko, że żeby to zauważyć, potrzebna była jakaś głębsza refleksja nad państwem, a nie wyłącznie odruch
patriotyczny odruch protestu. Ruch narodowy sprawił się świetnie jako, można powiedzieć, katalizator patriotycznego odruchu protestu przeciwko patologiom III RP. Natomiast po zetknięciu ze środowiskiem silnie zideologizowanym, zorganizowanym, mającym fałszywą, ale atrakcyjną ofertę ideologiczną, tu mówię o środowisku liberałów, libertarian, ten ruch dał się przez nich skolonizować. I to jest Korwinoza. Ja bym tutaj dodał taką jedno porównanie, mianowicie ładnych kilka lat temu, kiedy Ruch Narodowy już troszeczkę okrzepł, opublikował swój dość długi, bo bodajże chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 120-stronicowy program polityczny i dzisiejsi politycy, dzisiejsza polityka Ruchu Narodowego w ramach Konfederacji jest czymś zupełnie przeciwnym, czy zupełnie jakby zaprzeczającym temu programowi, bo ten program był w dużej mierze etatystyczny, przewidywał podatki progresywne, przewidywał udział państwa, aktywny udział państwa w ekonomii, chociażby kontrolę nad określonymi działami, jak obronność, jak energetyka, czy logistyka, i daleki był od takiej aksjologii liberalnej i takiego, jak to profesor Szachaj mówi, wolnorynkowego bolszewizmu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w roku 20, czyli może nie dzisiaj, dwa lata temu, kandydat Konfederacji na urząd prezydenta Krzysztof Bosak idzie z oficjalnym hasłem walki z socjalizmem i z oficjalnym hasłem czy obietnicą niepodnoszenia żadnych podatków. Już pomijam, że był swego czasu dość liberalny polityk, który miał tych podatków nie podnosić, obiecywał, że wyrzuci każdego ministra, który będzie chciał te podatki podnosić. Jak się to skończyło, to wszyscy dobrze wiemy, taka pewna paralela. Natomiast jeżeli w roku 2020... Przepraszam, jednak Bosaka cenimy wyżej niż Tuska. No to oczywiście. Ale no jeżeli ktoś w roku 2020 chce walczyć z socjalizmem, no to trochę tak jak Antifa, która w roku 2022 walczy z faszyzmem i nazizmem. No to środowisko okazało się bardzo, bardzo tak powierzchownie przygotowane na spotkanie z liberałami, którzy mają przecież swoje wydawnictwa, mają swoje think tanki, mają swoje portale i są dość dobrze oczytani, dość dobrze utwierdzeni w swojej idei. Mi się wydaje, że tutaj jedną z takich przyczyn jest pewien marazm i pewne wsteczne zapatrzenie w przeszłe idee. I takie zapatrzenie bardzo mocno mające charakter przełożenia jeden do jednego. Mi tu chodzi o zapatrzenie w endecję. Endecja miała różne etapy funkcjonowania, różne płaszczyzny, różne też... Różne nurty, bo miała swoich liberałów, tak, no profesor nurty. Roman Rybarski takim... Dokładnie. Do tego właśnie chciałem nawiązać, że tak naprawdę w tym nurcie tak zwanym profesorskim endecja generalnie była wolnorynkowa. No jeżeli ktoś poczyta dzisiaj pracę profesora Rybarskiego, no to on śmiało mógłby być specjalistą Korwina-Mikkego, czy zastępować Mentzena, bo on miał bardzo podobne idee. I się okazało, że tak naprawdę, jeżeli zdejmiemy tą taką wierzchnią warstwę radykalizmu, takiego buńczucznego patriotyzmu, no to faktycznie jest dużo elementów spójnych z tym liberalizmem, z postulatami właśnie traktowania państwa jako stróża nocnego, co już pierwsza i druga wojna światowa wykazała, że to zupełnie nie działa. Też pewnie byśmy mogli zrobić oddzielny odcinek, dlaczego polska prawica w żaden sposób nie chce opierać się na wiedzy empirycznej, a na pewnych sofizmatach. Bo jeżeli posłuchamy tego, co mówi Korwin-Mikke, tego, co mówi niejednokrotnie Bosak, także niestety, mówię to z dużym bólem serca, Robert Winnicki, to dowiemy się, że pewne ich mądrości są takimi mądrościami obiegowymi, które bez największego problemu w literaturze faktu, czy ekonomicznej, czy społecznej można obalić, czy te rzeczy dotyczące niskich podatków, czy tak zwanego znienawidzonego socjalu, transferów społecznych, redystrybucji, etc., etc. No ale to jest, tak jak już powiedziałem, temat na kolejny jeszcze odcinek. To jest w ogóle też ciekawe, bo przecież ci liberałowie też w skali globalnej dokładnie robią to, co powiedziałeś, cytując towarzysza Lenina, to znaczy sprzedają pewne, znaczy nie pewne, a prawie wszystkie technologie
know-how do Chin. Inwestują tam gigantyczne pieniądze, które jak się zaczyna coraz mocniej okazywać, nie ma w żaden sposób możliwości wyjąć z tych Chin. A Chiny nie mają kultury traktowania z jakimś nadobnym szacunkiem tzw. własności intelektualnej. I pewna przemiana na przykład polityki amerykańskiej wobec Chin wynika też z tego, że tam coraz więcej do powiedzenia ma wojsko. A wojsko jak zaczęło analizować, jak bardzo Chińczycy, mówiąc tak brzydko, przeryli technologicznie armię amerykańską i całe państwo amerykańskie, jeśli chodzi na przykład o komunikację, o technologię łączności, o elektronikę, to się okazało, że w razie ewentualnego konfliktu możliwe, że się okaże nagle, że amerykański sprzęt zostanie wyłączony jednym impulsem. No i jest dość duży spór między wojskowymi patrzącymi w kategoriach strategicznych, a na przykład między innymi dużymi kompleksami czy dużymi koncernami typu na przykład Google, typu Facebook. Znajdziemy bez problemu w sieci bardzo miłe dla reżimu chińskiego wypowiedzi ludzi z Facebooka, na przykład pana Zuckerberga, o obecnym Xi Jinpingu, prezydencie i przewodniczącym państwa chińskiego. No ale to kurwinoza, a jaszczuryzacja, jak to traktować? Oczywiście mówimy tutaj o środowisku skupionym wokół aktora Wojciecha Olszańskiego, używającego pseudonim Aleksander Jabłonowski i deklarującego członkostwo w nieistniejącym związku, obecnie nieistniejącym związku jaszczurczym. To jest zjawisko nieco odmienne, także dlatego, że jego baza to nie jest ten główny mainstream ruchu narodowego, to jest coś tworzone całkowicie oddzielnie. Jego takim znakiem firmowym, znakiem rozpoznawczym jest deklarowane moskalofilstwo, rusofilstwo. I w gruncie rzeczy jest to ruch dość niejednoznaczny, można powiedzieć, ponieważ jak spojrzymy na demonstrację Olszańskiego, tam się pojawiają z jednej strony symbole jakieś ultrakatolickie, z drugiej strony pojawił się na przykład, nie wiem, czy kołowrót, czy toporzeł, prawda? Niestety. Także, co budzi moje zdziwienie zresztą, ale to już jest inna rzecz. Niewątpliwie ten aktor zaistniał i tu trzeba się zastanowić, co takiego się wydarzyło. I wydaje mi się, że jedna rzecz przede wszystkim jest tu ważna do powiedzenia. Wszystkie środowiska narodowe, konserwatywne w Europie są środowiskami w defensywie. Mówię o takiej strategicznej defensywie, to znaczy oczywiście mają swoje sukcesy. No u nas tym sukcesem jest sukces Marszu Niepodległości, który tak bardzo kuje w oczy lewicę i lewactwo, lewicę liberalną i środowiska lewackie. Natomiast w skali strategicznej to jednak mówimy o pewnej defensywie od kilkudziesięcioleci. I pojawia się w takiej sytuacji pragnienie posiadania jakiejś protezy siły, jeżeli nie ma się tej siły własnej. I co taką protezą siły może być? No, dla części środowisk czy konserwatywnych, czy narodowych, to nie jest to samo, ale oczywiście to może się wyłączyć, może się pokrywać. Dla części tych środowisk taką protezą jest Moskwa, która od co najmniej 20 lat zaczęła deklarować, profesora Putina, zaczęła deklarować się jako ostoja tradycji, konserwatyzmu, zdrowego rozsądku. Mówiąc tak bardzo skrótowo, Polak, którego irytują demonstracyjne parady zboczeńców, mnie też irytują, doskonale to rozumiem, który nie może zareagować wtedy, gdy niesłychanie często jest obrażany na ulicach przez aktywistów tych różnych lewacko-liberalnych parad i akcji. Wiecie Państwo, Sławomir Mrożek napisał kiedyś takie opowiadanie, w którego bohater
już całkowicie bezradny wobec rzeczywistości PRL-u, na śniegu wypisał: generał Franco wam pokaże. I dla części osób, o których mówimy, no Putin jest takim generałem Franco naszych czasów. Oczywiście to jest myślenie bardzo błędne, bardzo szkodliwe, bardzo niebezpieczne. Ale co najmniej część sympatii proputinowskich, moim zdaniem, z tego się bierze. Z pragnienia posiadania własnej siły, to znaczy z rozumienia takiej sytuacji, że jeżeli byśmy byli od Moskwy zależni, to przynajmniej my tutaj tym naszym lewakom, pedałom i całej reszcie pokażemy, można powiedzieć. Jest to pragnienie jak najbardziej zrozumiałe, ale poza tym, że jest szkodliwe, bo z własnej samodzielności nigdy rezygnować nie należy, to jest również, ja bym powiedział, kontrskuteczne. Bym chciał wszystkich ludzi, którzy tak na skróty chcieliby maszerować, namówić do tego, żeby jednak budowali własną siłę, a nie starali się oprzeć o siłę jakiegokolwiek Putina czy jakiegoś innego konserwatywnego prezydenta dużego państwa, które mogłoby pomóc. Otóż, jeżeli mówimy przynajmniej o Polakach, to większość naszego narodu chce jednak decydować sama o sobie. Jeżeli ożenimy ideę obrony na przykład tradycyjnej rodziny z ideą rezygnacji z własnej podmiotowości, to dajemy parę w żagle także przeciwnikom tradycji i kultury. Ponieważ będą mogli zasadnie powiedzieć: proszę, to są ludzie, którzy proponują wasalstwo i to takie mało wasalstwo w stosunku do całkowicie niesympatycznego, wrogiego nam elementu, wrogiej nam siły. To jest ślepa uliczka. To, co proponuje, czy obecnie groteskowy cokolwiek aktor, czy znacznie poważniejsze myśliciele, bo przecież to jest nów myślenia, który reprezentuje chociażby jeden z guru monarchistycznego konserwatyzmu w Polsce, profesor Wielomski. Ja to myślenie rozpoznaję w jego, można powiedzieć, w jego podejściu do Moskwy. Jest to ślepa uliczka i to nawet nie tylko dlatego, że Moskwa może nie spełnić na przykład oczekiwań swoich wasali, no bo jeżeli są wasalami, to mają się słuchać, a niekoniecznie trzeba ich wszystkie postulaty spełniać, ale przede wszystkim dlatego, że naród tego nie kupi, mówiąc tak kolokwialnie, a odrzucając wasalstwo, odrzuci również to, co w postulatach tych środowisk jest rozsądne. Czyli jest to podwójnie ślepa uliczka i chciałbym tutaj bardzo gorąco wszystkich zwolenników pójścia na skróty i myślenia takiego, że my siły nie mamy, ale jak to ujął pewien marksistowski, komunistyczny profesor Kroński w rozmowie z Adamem, z Czesławem Miłoszem, dlaczego on popiera Sowiety w 40 tam, w latach 40 już Polska jest pod okupacją sowiecką. Kroński mówi: my sowieckimi kolbami nauczymy myśleć Polaków racjonalnie, bez alienacji. I tutaj profesor Wielomski jest jakby odwrotnością profesora Krońskiego w tym sensie, że on chce nauczyć Polaków myślenia konserwatywnego i zwrotu do religii, ale narzędzie jest jakby to samo, tak? Czyli te moskiewskie kolby, skoro my własnych nie mamy. Więc ja bym jednak wszystkim radził, żeby nie marzyli o skorzystaniu z takiego narzędzia, także dlatego, że jest to marzenie kontrskuteczne. Ten temat kolb i wykorzystania rosyjskich kolb to pojawia się również w kontekście bardzo dosłownym. Ja tylko przypomnę, że niektórzy koledzy pana właśnie Błonowskiego, Olszeńskiego, przepraszam, in extenso mówili, że bardzo chętnie przyjęliby wojska okupacyjne
Władimira Władimirowicza. Nie tylko w sensie okupacji, ale że oni bardzo chętnie chcieli tym ludziom, tym Rosjanom wskazać, kogo należy rozstrzelać i zabić za zdradę Polski. To jest, jakby nie jest moja interpretacja, czy jakaś tam moja analiza. Takie słowa z kręgów pana, czy z kręgów w ogóle kamradzkich padały wprost, gdzie mówiło się wprost o strzelaniu, rozstrzeliwaniu, mordowaniu. Jest nawet nagranie, gdzie sam Olszański, człowieka, który, nie będę mówił kogo, kto jest zainteresowany, to sobie to znajdzie, albo może już zna, stopuje. Wręcz mówiąc, że takie coś zahacza o problemy prawne, skąd słusznie. To jest już jawna zdrada. Tak, to jest już jawna zdrada. I tutaj notabene dobrze byłoby, żeby zajęła się tym jakaś prokuratura po prostu, tak, bo to wyczerpuje moim zdaniem znamiona zdrady. Ale mówię, prawnikiem nie jestem, więc tylko stawiam problem. Natomiast to moim zdaniem doskonale ilustruje to, co chciałem powiedzieć. Ci ludzie nie mają własnej siły i tej siły szukają na zewnątrz, a nie mają pomysłu na to, żeby ją w jakikolwiek sposób wytworzyć. I to jest dramat, ja bym powiedział, polskich środowisk narodowych w ogóle. Tak. Tu jest jeszcze jedna kwestia, mi się wydaje, warta takie przynajmniej napomnienia na sam koniec. Mianowicie bardzo często polskie środowiska narodowe w swojej takiej strukturalnej krytyce Zachodu, strukturalnej krytyce też pewnych organizacji zachodnich, jak NATO, jak Unia Europejska, dochodzą do takiego poziomu, gdzie trzeba zetknąć się z rzeczywistością pod tytułem, no ale Polska jednak jest w tych strukturach. I pojawia się coś, co się nazywa interes narodowy i przede wszystkim racja stanu. Na przykład w kontekście NATO, prawda? No to pewnie też jeszcze kiedyś nagramy o tym oddzielny odcinek. Tych odcinków zresztą, jak się okazuje, do nagrania mamy więcej niż nagranych, ale to na marginesie. Mianowicie to pytanie jest takie, czy powinniśmy, prawda, w kontrze do tego tak zwanego zgniłego Zachodu popierać Rosję, która wprost nam grozi bronią jądrową, tylko dlatego, że nie lubimy tego czy tamtego na Zachodzie. Ja już pomijam, że jak to ktoś ładnie powiedział, ten zły, zgniły Zachód tak zdycha, coś zdychnąć nie może, a w tym samym czasie Rosja to dwa razy się rozpadła. Natomiast, czy właściwie została zniszczona, a Zachód jakoś nie chce się rozpaść. Natomiast dochodzi prędzej czy później do takiego poziomu elementarnej racji stanu, gdzie krytyka ideologiczna, taka ideologizacja czy przeideologizowanie doprowadza do wystąpienia przeciw elementarnym kwestiom związanym z racją stanu, z interesem narodowym, z biologicznym jego przetrwaniem, bo widzimy, co robi Rosja na Ukrainie, z suwerennością narodową, suwerennością państwową, polityczną, ze sterowalnością państwa, gdzie wprost Rosja mówi, jakie ma cele wobec Ukrainy, no a przecież ten sam cel będzie wobec Polski, a gdzieniegdzie ten cel jest wprost formułowane na początku wojny z Ukrainą przecież były propozycje, takie oczywiście na zasadzie puszczenia oka, ale wobec Niemców, tak, że może najwyższa pora przywrócić granice z roku 14. Ja przypomnę, że w roku 14 Niemcy, prawda, Kaiser graniczył z Cesarstwem Rosyjskim i nie było Polski. I myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że następny będzie dużo szybciej, zwłaszcza, że możemy to już zapowiedzieć. Za tydzień, to już pewnie niektórzy wiedzą, odbędzie się premiera naszego nowego wydawnictwa książkowego. Pierwszy z trzech zeszytów wznowienia klasycznej pracy polskiego etnografa Adama Fischera, Etnografia słowiańska. Także pewnie za tydzień nagramy prezentację, bo już wiem mniej więcej, którego dnia drukarnia nam to wyśle. Myślę, że z naszej strony wszystko. Życzymy wszystkim naszym widzom, sympatykom, także hejterom, wszystkim tym, którzy będą dłużej pisać nienawistne komentarze niż ja je będę usuwał. Życzymy dużo zdrowia, szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiamy serdecznie. Grzegorz Świst. Do zobaczenia w przyszłym roku. Grzegorz Świst. Sława.